Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj chcę Państwu pokazać, jak w domu rozebrać, wyluzować, wytrubować kurczaka na kotlety mielone, kotlety de volaille, galantynę lub do innych swoich domowych potraw. Zapraszam serdecznie na film. Kurczak najlepszy jest do 1,5 kg. Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać, to jest tradycyjne cięcie tak zwanej dupki. I jak mamy już tego kurczaka tak przełożonego na plecki do góry, tutaj nacinamy całość nożem. I pomagając sobie nożem, ściągamy skórę z kurczaka. Delikatnie pomagamy sobie tylko nożem. Z drugiej strony też skórka nam schodzi. Tak robimy. Tu, żeby sobie ułatwić, przewracamy go z powrotem. Odcinamy tu skrzydełka. Musimy odcinać zawsze dokładnie w stałach. Skrzydełka mamy odcięte. Tutaj, gdzie koniec nóżki, żeby nam dobrze skóra zeszła, po prostu w koło nożem nacinamy w koło. Z drugiej strony też w koło nacinamy. Przewracamy go z powrotem górą na plecki. I teraz nożem nacinamy. Pociągamy. I teraz już tam jest niepotrzebny. Możemy to resztę zrobić rękami. Tapiemy. I wyciągamy. Jedna nóżka. I rozbieramy kurczaka. No, czasem może na ta skóra pęknąć. To tam nic nie szkodzi. No. Bo nieraz się kupuje i jest już po prostu poszarpana ta skóra na kurczaka. No tu już mamy ściągnięte. Możemy sobie tu nożem jeszcze pomóc. Przewracamy go z drugiej strony. Tu gdzie szyjka, skrzydełka, nacinamy sobie nożem. I tak jak nóżki wyciskamy po prostu i ściągamy tą skórę. Tu mamy ściągniętą. Zawsze nożem sobie troszkę pomożemy. Nadetniemy. Teraz się staram troszkę wolno robić. No już jest. I praktycznie już skórka jest cała ściągnięta. Przewracamy go do górą. No jak Państwo widzą, mamy naszą skórkę. I delikatnie, pomagając nożem, resztę skórki ściągamy. Skóra nam się przyda do tak zwanej potrawy galantyny, rolady z kurczaka. O, mamy skórkę już ściągniętą, proszę. Odkładamy i resztę kurczaka rozbieramy. Odcinamy sobie nóżki. Tutaj w ten sposób wyłamujemy. Resztę docinamy. Odcinamy sobie tu na pół. I później resztę tych nóżek możemy sobie wytrubować. Zrobić z tego kotlety tak zwane mielone pożarskie, ewentualnie możemy sobie galantynę zrobić. A tutaj szykujemy te nasze piersi na kotlety de volaille. Odcinamy szyjkę. Delikatnie zawsze musimy uważać, żeby się nie pokaleczyć. Noże ostre są. I tutaj przy kości nacinamy, wycinamy dwie piersi z kurczaka. Zawsze kurczak jest najlepszy, tak 1,30 do 1,5 kg, nie większy. Większy jest niesmaczny. I drugą pierś odcinamy. Zawsze w stawie. Kości możemy zużyć na rosół lub ugotować galaretkę, poobierać te kości, dać żelatynę. I mamy już praktycznie, ładnie obczyszczamy. Mamy gotowe piersi na nasze kotlety de volaille. Drugą piersią. Pierś też odczyszczamy. Staramy się kurczaka nie za bardzo moczyć, bo później będą kłopoty po prostu przy zawijaniu, jak będzie bardzo wymoczony. Nie będę miał tego tak zwanego swojego kleju ten kurczak i będzie bardzo naprawdę ciężko później zakleić nasze kotlety de volaille. Mamy dwie ładne piersi.